Hej, siemano, witajcie moi mili, z tej strony Roshi, bo jest to kolejny odcinek, zagramy w Tomb Raider. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku pod koniec mieliśmy tutaj małe problemy z miejscowymi. A teraz będziemy musieli trochę polutować. Pobiegać, poszukać amunicji, części, ponieważ trochę nas kosztowało ulepszenie naszego karabinku, ponieważ to teraz już nie mamy. O, nie mamy. Nie mamy karabinku z pierwszej wojny światowej, tylko mamy, proszę was, mili, kałasznikowa. Jesteśmy trochę bardziej do przodu z tym. Dzięki temu. W Japonii epoki Edo tradycyjny strój męski nie miał kieszeni. Tradycyjny strój męski. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie, że takie rzeczy znajdujemy. Zawsze jest dodatkowy exp. Musimy przejść póki co tak trochę łopatologicznie, no ale mimo wszystko zawsze to trochę punktów tu zdobędziemy, znajdziemy. To jest tak, tędy. Oj, oj, ale dolecieliśmy. Teraz tu coś mamy, tak, trochę doświadczenia. O, tu chyba coś było. Tak. Jest nas już ponad 100. Zaczęliśmy pracę przy oczyszczaniu starego pałacu i niedługo zaczniemy budować miasto wokół podnóża góry. Japończycy wiele lat temu zbudowali tu system transportu ładunków, który zdołaliśmy teraz na nowo uruchomić. Matias mówi, że budujemy na chwałę Słonecznej Królowej, tak jak zbudowano te starożytne budowle w Egipcie. Ale to oczywiste, o co naprawdę chodzi. Matias gra na zwłokę. Ten ogromny projekt ma po prostu zająć ich uwagę. Nawet mimo rytuałów, burz i nieopanowanego zabijania, w końcu kiedyś zwrócą się przeciwko niemu. A kiedy to nastąpi, ja będę gotów do przejęcia władzy. Czyli Solaris to jest jakby druga frakcja, która tutaj gdzieś tam między wierszami się wpisuje. O, części do strzelby. Fajnie było, żebyśmy też strzelbę dali radę ulepszyć. Aha, tu nie możemy się przedostać nigdzie. No tutaj coś, może tutaj coś będzie. A! Dobra, już wiem, to jest początek. No, byłaś Lara. Wtedy przecież weszliśmy. Najprawdopodobniej, ponieważ takie samo zejście mieliśmy. Ja nie pamiętam przed mną, czy tędy wchodziliśmy akurat, czy nie, ale... Ale mamy taki sam kanał, a ja bym w ten kanał nie chciał wchodzić znowu. Są wybuchające beczki. Tak, to... Dobranoc. Dobranoc. Jeden. Drugi. A nie wygląda to najlepiej. Ten mołotow teraz tak znikąd. Ale skąd strzela ten ostatni kościu? No tam nikogo nie widać. Musimy się po niego wybrać. Dziękuję. Ja również wiedziałem, że ty tam jesteś, kolego. Przeszukajmy te wszystkie zwłoki, póki mamy chwilę, moment dla siebie. Ale grobowiec w pobliżu, to ta informacja mnie zaciekawiła. Ponieważ każdy grobowiec to są dodatkowe punkty. I grobowiec jest tam. No to za chwilkę do niego pójdziemy. O, punkciki.
surowce. Im więcej surowców, tym lepiej teraz. Bardzo, bardzo dobrze, że ich tyle znajdujemy. Jak tam wejść? Nie, chyba taki... takim normalnym, łopatologicznym motywem. Aha, a wejść pewnie nie tędy będzie trzeba. Tu? A nie, tędy. Ja byłem ślepy, że ja tego nie widziałem chyba. Teraz zacznijmy tak. Tu jest grobowiec. No to... kolejna ofiara? Może co jej do tego doprowadziło? Wiara. Surowce 65 tylko. No ja liczę na tutaj coś więcej. Ten pierwszy grobowiec był najlepszy w tej grze, jak dostaliśmy... ile to było? Ile to było? 200 części bodajże. 200 części, sporo expa wtedy. Aż miło było. A wskakuj, Lara, wskakuj do góry, wskakuj. Aż miło było wtedy patrzeć na to, a teraz to takie... ten drugi skarbiec, ten trzeci takie... jakby chciały, a nie mogły. Złapaliśmy się. O. Spoko, spoko. No, come on. Miejmy nadzieję, że tu znajdę jeszcze jakąś... jakąś amunicję, jakieś surowce. Bardzo by mi zależało na tym. Chyba widzę, że coś to jest tylko tak już bardziej moje marzenie. Ups. Jest po czasu! Otaczyć ją! Nie ma dokąd uciec! Bracie! A czasami nie trzeba mieć dokąd uciec. O. Dobra, Lara, pistolet. Niedobrze. Chciałem wiedzieć, skąd on był. Trochę nas teraz tutaj przycięli. Zdjęty. Jeden z głowy, kolejny. No. Do tego jeszcze sobie dobijemy na szybko. Haha, ile mam naboi? 40, no dobrze. Nawet poszło. Myślę, że teraz jak się częściej nachapiemy, to będzie po prostu magia. Dobrze, do góry, do góry. Gdzie to jest ten gościu, co padł? Aha, tego gościu, co tu padł, już nie ma. Się tylko bałem teraz, gdzie jest ten gościu starszą, ten duży. Bo na pewno tu był jeden taki. O, plus 88 masz. O, ładnie. Ładnie, dużo teraz zarobiliśmy. Na instynkt nam mówi, że mamy przejść przez tamtą bramę. No i dobrze. Nie, tylko kiedy tego dużego zbiliśmy. Czy go nie zabiliśmy? Czy on w ogóle wyparował? Zacięło się. No jak? No tak.
Białe tkaniny można podpalić. A, no właśnie. No tak, przecież mamy łatwopalne strzały. No, to teraz się nie zacięło. Tylko musimy to do góry podnieść całe. Come on, come on. Dziękuję. Przekradnie się do pałacu, bardzo chętnie. Ale pierwsze co, to punkt umiejętności rozdamy. Survival oczywiście. Umiejętność wspinaczki. Znajdowanie ukrytych przedmiotów, tak. Bo myślę, że to nam się przyda bardziej. I sprzęt. Czy coś możemy w sprzęcie ulepszyć? Do broni, które mnie interesują. Może być coś do karabinu ulepszymy. Szybsze przeładowanie jedynie można. No nie, no nic się nie przyda w sumie nam. A strzelba? Obrażenia zdecydowanie. Osłona lufy, dobrze. Poprawienie szybkostrzelności, nie. Zmniejszenie odrzutu. Też nie, no ale obrażenia. Jeżeli by przyszło nam nią walczyć jednak bezpośrednio bardziej niż pistoletem. Co zgrane? Ktoś ucieka. I komuś się to nie podoba. Jestem ciekaw też w sumie. Inaczej, wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi, czyli tak naprawdę. Tak naprawdę ten stary może być naszym przyjacielem. Moja cierpliwość została wynagrodzona. W końcu mam swoich poruczników, moje zbrojne ramię na wyspie. Sztormy przyniosły mi dokładnie takich ludzi, jakich potrzebuję, aby zacząć tworzyć bractwo Solarii. Silnych ciałem, ale słabych duchem. Sztormy ich złamały, osłabiły, a ja podniosłem ich z kolan. Teraz mi służą, a za moim pośrednictwem jej, słonecznej królowej. Ona wskazuje mi drogę. Zawsze wskazywała mi drogę. Nie mogę zaprzeczać temu, co widziałem. Oni też wkrótce nie będą mogli. Ona jest wszędzie na tej wyspie. Bractwo Solarii musi jednak rosnąć. Zrekrutujemy tylu, ilu zdołamy. Ustanowię prawa, stworzę kodeks, według którego będą żyć i budować dla Słonecznej Królowej, podczas gdy ja będę szukał klucza. No i dowiedziałem się kolejnej rzeczy. Jest jeszcze jakiś klucz, o którym wcześniej nie było wzmianki. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Może zobaczmy teraz tak. Użyjmy zmysłu. Mamy tu trochę części na widoku bardzo. Nie. Wszystko przeładowane? Tak. No i myślę, że będziemy ratowali tego gościa. O Boże! Grim! Kto? Jak Lara go zna, to znaczy to... Czy to jest ktoś od nas? Dobrze. Jakiegoś achievementa do... O, D&D! O Boże! O Jezu, nie dobrze. Tego. Gdzie był ten miotacz tu? Proszę. Bardzo. Niger. No. Tak?
No to trochę na mnie wyszło, trochę bardzo nawet. Niech nie dzwonią mi więcej na alarm. A my tymczasem musimy się pobawić. Najważniejsze, żeby nie dopuścić do siebie tych walczących wręcz. Bo oni w sumie najwięcej tu robią. Ulala, niedobrze. Zaraz musimy przycupnąć na chwilę. No już teraz rzucałem tylko młotami, więc też nieźle. Lara, ty żyjesz! Ledwo! Gdzie są inni? Nieźle. Zdjęci w środku, ale wiem gdzie. Chodź tu do mnie, to wydostaniemy ich razem. Stąd nie dam rady się wspiąć. Niech to szlak. Oni mają tu jakieś dźwigi towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony. No, okay. Czyli będzie do rozpinania znowu. No to dobrze w sumie nawet. Dotrzyj do Grima. Czyli Grim był tym technikiem jakby. Jeżeli mogę go tak nazwać. Czyli tak, resztę, do reszty mamy na max amunicji. Brakuje nam teraz lato do pistoletu. Pewnie będzie nam brakować jeszcze przez trochę czasu. Samo zapewne do karabinu. Musimy teraz trochę poużywać automatu w takim razie. Więc takie połączenie teraz mi się zrobiło. Miałem krótkie skojarzenie Max Payne'a z Tomb Raiderem, bo to jednak ten kałach to jest taki kałach Max Payne'owy. Ale... Nie miałeś. I teraz tak, zobaczmy. Którędy my musimy się dostać? Do góry. No, czyli będzie dużo teraz... Musimy się dostać ogólnie do pałacu, czyli... Co by nie powiedzieć, jeszcze szmat drogi przed nami mimo wszystko. No, to wygląda jak kolejka górska bardziej. No, wszystko przeładowane, tak. No. Come on. Jaka obca. Już swoja. Niech tylko wyskoczą. No, myślałem, że odłoży broń. Na to też po cichutku liczyłem. Jednak ten pan się nie zgiął. Wolał umrzeć śmiercią bohatera, niżeli złożyć broń. O. Kolejne pomieszczenie, do którego możemy tak wejść. I kolejna część. Kolejna skrytka. Inro były zwykle wykonane z lakierowanego drewna, ale to jest zrobione z mosiądzu. Prawdopodobnie pochodzi z XIX wieku. Ciekawie. Nie wiem, co to jest inro, mimo wszystko, ale... Ale ciekawie. Kolejny bonus. Wow. No to teraz nas załatwili. Muszę przyznać, teraz nas załatwili ładnie. Kałach w dłoń. Aha. Zagapiłem się, bo zauważyłem, że jest ten drążek i można by się po tym drążku wspiąć na poziom wyżej. Znaczy kałach w dłonie. Tak. O, właśnie. O, i o to mi chodziło.
Aha, oczywiście dynamit wylądował na dachu. Wychyl się. Dziękuję. Wii! Nie, a jednak tak nie zrobimy teraz. Sekret już znaleziony, ale amunicja nie. Przejdź Lara. No dobra, będzie na nas teraz strzał. Z głowy do jeden. Wydaje mi się, że gość jest gdzieś pod nami. Potrzebuję pomocy! No. A może jednak nie był pod nami? Może być, że jest nad nami, tylko po prostu źle słyszę. A nie, ten jeden był pod nami jednak. Okej. Tak, pozbieramy jeszcze raz amunicji. No i teraz musimy się przedostać chyba po tych wózkach. Ou. No to nie było przyjemne. Zobaczmy, czy tam na dole nikogo nie ma, kto by mógł nas strzelać. No wygląda na to, że nie. Grim! Jesteś tam? Nie widzę go. Pokaż im pazurki, Lara! Daj im popalić! O nie. Złapali go. Kurczę. No jak złapali Grima, to niedobrze, jeżeli go mu coś zrobią. To... Należysz do mnie! No, dobranoc. To nie było mądre z mojej strony. No, trochę trzeba ostrożniej grać. Bo mimo wszystko takie bieganie na Janka tutaj nie pomoże. Znowu C4 obok nas. I chyba się muzyka uspokoiła. Tak. Rzuć broń! Albo zabijemy twojego kolegę! Ani mi się masz do cholery! Dobrze! Dobrze! Człowieku, to ledwie drażnięcie. Ja jestem z Glasgow. A teraz kopnij za krawędź! Nie! Wow. O kurde. A tego gościa akurat trudno było nie polubić, taki typ. Nie. Grim. Zapłacą mi za to. Pałac. Muszę się dostać do pałacu. Grim, taki typowy mechanik. To takie no...
sami wiecie, no inaczej nie muszę go się opisywać, tak. Kurczę, będą, jeżeli znowu będzie kolejna gra, na zasadzie wszyscy w moim otoczeniu będą umierać, to się wkurzę. Gdzie musimy się dostać? Tam. Naprawdę, nie, wolę już sobie pograć w taką grę, gdzie nie będą mi wszyscy zdychać naokoło, ale... Hej, tam jest! Przeciąć linę! O, fuck. Już się robi! Lara, góra! Mam ją! Cholera! Osłaniam cię. Możesz się wspinać. Boże święty. Dzięki Bogu. Rod? Tak. Grim nie żyje. Kazali mi się poddać. Grozili, że go zabiją. Ale Odin nie pozwolił. Grim, ty. Ty uparty draniu. Rod, tak mi przykro. Nie. Niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? No nie ciekawe to wygląda. Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. No to ekstra. No to mamy. Mamy zasadniczo osłaniającego. Helikopter ratunkowy N888RC odpowiada na sygnał SOS. Leci z frachtowca Trinity. Mówi Konrad Roth z Endurance. Czy mnie słyszycie? Laro, słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. To świetnie, Roth. Daj im jakiś znak. Ja idę po sam i innych. Laro, może ja powinienem? To nie jest tak jak z tamtym pilotem, Roth. Ja wpakowałam sam i resztę w ten bałagan i ja ich wydostanę. Z którą stronę? W tamtą. No to lecimy. Kolejny śmigłowiec, tylko mam nadzieję, że tym razem nie będzie tak. Nie będziemy mieli déjà vu. No jednak te mosty tutaj. No miejmy nadzieję, że nic się złego nie stanie. Op. Dobrze. Dobrze, Laro, tylko uważaj. Na moście roi się od straży. Świetnie. Jakiś pomysł? Nie będzie łatwo, ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Obawiałam się, że coś takiego powiesz. Nie martw się. Będę cię osłaniał przez całą drogę. No, czyli będziemy zasuwali pod mostem. Też jakaś ciekawa koncepcja. Nie ma więcej skrzynek tutaj do znalezienia póki co. Ha, ha, ha. I lecimy. Laro, mam ich na muszce. No to dalej. Do góry. Oj, niedobrze. Co tam się wyprawia? Myślisz, że dorwali tę obcą? Nie martw się. Jeśli jej nie dorwali, to sama do nas przyjdzie. Ojciec Matias rzuci nas oni, jak jej nie znajdziemy. Tylko jeśli zawiedziemy. A tak... Fum! Już się bałem, że cię straciłem. Nic ci nie jest? Nie widzę go. Jest w kapliczce na klifach. Stój! Nie ruszaj się, bo cię zobaczę. Zaczekaj. Teraz! No, bardzo fajnie. Stój! Zaczekaj. Już prawie go mam. Ruszaj! O, nie ma tego automat snajperski. O. Dziękuję. Laro, chyba masz czystą drogę. Wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. Laro, uważaj! Poddaj się, bo skręcę jej kark! O, łap się. Spadli! Czy ona nie
No, ekstra, przebieram na ekstra. No, bardzo, bardzo, bardzo naprawdę już... O, nie zdążyłem się złapać. Krawędzi. Ale wiemy, które trzeba przejść. Bardzo szybko teraz się akcja nagle zaczęła zgrywać. Czyli teraz tak. O, come on. Raz, więc... Ouu, ale mocno tu tną. Niestety celając, strzelając zbyt celnie. Dobra, do góry, do góry, do góry. Rod, wchodzę. Jesteś tego pewna? Wydostanę ich. Wrócę. Obiecuję. Było grubo. Naprawdę było już tutaj grubo i niebezpiecznie. Dobrze, moi mili, ale wiecie co? Więcej dowiemy się już w następnym odcinku, także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, hej!